Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na pomidory pod pierzynką. Idealny dodatek na grilla. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, a panu Jakubowi chcę odpowiedzieć na pytanie dotyczące kiszenia kapusty w słoikach, że robię już to naprawdę bardzo długo i moja mama też i nigdy nam się nie zdarzyło, żeby słoiki mogły pęknąć w czasie właśnie przechowywania tej kapusty. Do przepisu potrzebujemy pomidory, najlepiej wybrać malinowe, takie słodkie, czosnek, ser mozzarella, sok z cytryny, szczypiorek, sól, pieprz i gęsta śmietana i majonez. Najpierw przygotujemy sos, a ja Was zapraszam do zrobienia również praktycznej i dobrej sałatki na grilla z surowego kalafiora. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Dodajemy z łyżkę soku z cytryny. Robię już to tak na oko, na oko, na oko. Pieprz i soli troszkę. Przeciskamy czosnek. I dokładnie teraz wszystko mieszamy. Sos już przygotowany. Bierzemy się za pokrojenie pomidorów. Pomidory oczywiście wcześniej porządnie myjemy. Będzie nam potrzebny pół misek. I pomidory kroimy w plastry. A pomidory kroimy w ten sposób, bo wtedy jest ładny cały plasterek. Nie rozpada się. I nie rozlewa. A to już od jakości pomidorów zależy. I sobie od razu układamy na pół misek. Pomidorki mamy już pokrojone. Posypujemy teraz pieprzem i solem. A ja Was zapraszam na sałatkę z selera naciowego. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Polewamy teraz przygotowanym wcześniej sosem. I posypujemy teraz mozzarellą, czyli robimy pierzynkę. Całość już tylko posypujemy drobno pokrojonym koperkiem, szczypiorkiem, przepraszam. Z ogródka. Tak, oczywiście, że z ogródka. I gotowe. A Wy zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. To my do czego dzisiaj to będziemy mieli? Do obiadu grillowego, czyli kiełbaski z ogniska. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia carpaccio z grillowanej cukinii i carpaccio z czerwonego buraka. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!